Jezusa nigdy się nie wyrzekłam. Że aż usiadł. Miałam ochotę aż podskoczyć z radości. Taka się poczułam wolna. Co więcej, w tej monarchii funkcje mogą pełnić wyłącznie mężczyźni. Czy to nie jest fantastyczne science fiction? Dzień dobry, Olgo. Cześć, Aga. Chciałabym Cię zapytać o coś, o czym nigdy chyba nie rozmawiałyśmy tak naprawdę. Powiedz mi, czy Ty jesteś katoliczką? Nie, nie jestem katoliczką, ale zostałam socjalizowana w wierze katolickiej. Zostałam ochrzczona jako niemowlę, tak jak prawie wszyscy w Polsce. I miałam taki epizod, kiedy byłam niezwykle wierzącą dziewczynką, bo dużo przebywałam z babcią, która była bardzo wierzącą, praktykującą katoliczką, niedogmatyczną, taką zdroworozsądkową. Ona miała wyrozumienie dla człowieczeństwa, więc nie była taka dogmatyczna. Ale później wyjechałam do Niemiec. Notabene odmawiałam różaniec, jadąc do Niemiec w samochodzie, czyli byłam jeszcze taka bardzo praktykująca i w Niemczech to się zmieniło, kiedy byłam nastolatką, miałam mniej więcej 13 lat, zaczęłam zadawać pytania i stwierdziłam, że to mi nie gra i jest niespójne, czego jestem uczona, a także to, co się dzieje w kościele. My jeździliśmy do kościoła co tydzień, do polskiej parafii, i uznałam, że to, że ja nie jestem w stanie tak żyć, jako trzynastolatka. I wtedy zaczęłam o sobie mówić, że jestem ateistką. Jak to nastolatki są często takie radykalne, więc radykalnie odrzuciłam wiarę katolicką, przy czym postać Jezusa zawsze wydawała mi się intrygująca. I jak to mówię i śmieją się z tego moje koleżanki, że Jezusa nigdy się nie wyrzekłam, bo uważam, że to był po prostu nauczyciel duchowy i ważna postać. No ale nie jestem katoliczką i 5 lat temu, o tej porze właśnie w marcu, ostatecznie to przypieczętowałam i dokonałam aktu apostazji, czyli wystąpiłam z kościoła, tutaj w sąsiedniej parafii, w Starych Jabłonkach, w malutkiej parafii wiejskiej. Ale ja słyszałam, że to nie jest takie łatwe tak po prostu wystąpić z kościoła, że to wymaga dużego wysiłku i takiej też uporu, bo to chyba nie załatwia się tak od tak po prostu. Chciałabym opowiedzieć, dać świadectwo, jak to się ładnie mówi, i opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Było to bardzo łatwe, szybkie i przyjemne doświadczenie. No proszę. Takie międzyludzkie. Wiesz co, może opowiedziałabym w ogóle, jak to teraz wygląda, bo wiem, że funkcjonują mity. Właśnie od lutego 2016 roku, ja w 2016 w marcu rozpoczęłam tę procedurę, a od lutego jest uproszczona procedura. Wcześniej trzeba było udać się do proboszcza ze świadkami, trzeba było uzasadniać, dlaczego się chce dokonać aktu apostazji, i tak już nie jest. Jest taka strona w internecie www.apostazja.info. Gdzie w bardzo prosty sposób, przystępny jest to przedstawione, gdzie są wzory dokumentów i wystarczy je wydrukować. Ja tak właśnie zrobiłam. No i co jest potrzebne? To sobie właśnie wydrukowałam. Osobista wizyta na plebanii. No to zrobiłam to. Ale tej plebanii jakiejś, czy tej plebanii, gdzie ja byłam, nie wiem, chrzczona, miałam komunię? W tej plebanii, gdzie mieszkasz. Okej. Okay. Tam to się robi. Natomiast trzeba tam pójść z aktem chrztu swoim. I ten akt chrztu dostaje się w parafii, gdzie miał miejsce chrzest. Rozumiem. U mnie to jest jedna i ta sama parafia, do której przynależał Idzbark. Teraz to się zmieniło, ale wtedy to było Stare Jabłonki. Czyli idziesz tam ze swoim świadectwem chrztu. Ważne jest, żeby być osobą pełnoletnią. I trzeba tam w plebanii złożyć pisemne oświadczenie woli osobiście. I trzeba mieć je w 3 kopiach. I trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.
I świadectwo chrztu i to wszystko? Tak. I idzie się... To teraz... już mi się podoba. Tak, tak, to jest bardzo proste. Tak wygląda właśnie mój dokument. Oświadczenie woli, wydrukowane z tej strony, apostazja info. Mm-hmm. Bardzo proste sformułowanie. Chcesz? Tak. Niniejszym w pełni świadoma swej decyzji oraz jej konsekwencji z własnej, nieprzymuszonej woli poświadczam, że jako ateistka nie chcę być uważana za członkinię Kościoła rzymskokatolickiego i wnoszę o wykreślenie mnie ze statystyk i ksiąg Kościoła rzymskokatolickiego. Proszę o dokonanie stosownej adnotacji w Księdze Chrztu. I składa się to w trzech egzemplarzach. Jeden jest dla parafii, tej, gdzie się to składa, czyli u mnie w Starych Jabłonkach. Drugi egzemplarz jest do kurii metropolitalnej, która później przysyła potwierdzenie. A trzeci jest do akt. A więc... Do samego Pana Boga. Tak. A więc udałam się tam do Pana proboszcza. Pana księdza proboszcza, który był bardzo uprzejmy i... Był tak zaszokowany moją wizytą, czy intencją tej wizyty, że aż usiadł. Powiedział, że wcześniej mu się to jeszcze nie przytrafiło, że nie wie, jak postępować, że musi zadzwonić do kurii i że do mnie oddzwoni. To też niesamowicie pokazuje, prawda? Jakby, jak to jest jednak taki rzadko podejmowany wysiłek. Tak, podejrzewam, że właśnie w małych parafiach jest to rzadko podejmowany wysiłek. Czyli u nas, no ja byłam pierwszą osobą, przynajmniej u tego księdza proboszcza, pierwszą osobą, która tego dokonała. No i pamiętam, że za kilka dni zadzwonił do mnie ksiądz proboszcz, powiedział, co należy zrobić, czyli potwierdził to, co jest na tej stronie. Więc w następnym tygodniu, w godzinach urzędowania plebanii, udałam się tam i złożyłam dokumenty. Mieliśmy krótką rozmowę. Proboszcz zapytał mnie o moją motywację. On ma obowiązek porozmawiania ze mną i nakłonienia mnie do tego, żebym... Zmieniła decyzję. Tak. Więc porozmawialiśmy chwilę o tym, a wtedy, i to była taka ostatnia kropla w morzu łez dla mnie, 5 lat temu, w marcu 16 roku, zaczęło być głośno o tym, że episkopat popiera projekt ustawy tak zwanej antyaborcyjnej, która teraz już weszła w życie. I wtedy rozpoczęły się pierwsze takie, jeszcze nie czarne protesty, bo czarny protest był w październiku, ale w marcu powstała taka grupa na Facebooku Dziewuchy Dziewuchom, której ja też byłam od początku i tam właśnie dyskutowałyśmy o tym, co robić. I tam z tego fermentu wypłynął w ogóle czarny protest. Ja byłam wtedy w innej opcji, ja chciałam inaczej, bo nie czuję tych takich czarnych protestów ze złości, jak wiesz. Ale tak, to było moją motywacją i to powiedziałam też proboszczowi, że to nie jest zgodne z moim sumieniem, żeby figurować w księgach, w statystykach organizacji, która w ten sposób postępuje wobec kobiet i promuje taki światopogląd. I ksiądz proboszcz nie bardzo... Dyskutował? Próbował coś, ale to było kompletnie nie na temat. To nie było merytoryczne. Po prostu próbował mi opowiedzieć o jakiejś kobiecie, która w Azji jest prześladowana za to, że jest chrześcijanką, jest chyba siostrą zakonną, ale to było kompletnie nie na temat. I ja wiem, że są też w innych kulturach prześladowane osoby, dlatego że są chrześcijanami. To nie jest obcy mi temat, natomiast to nie ma nic do rzeczy. Kiedy złożyłam te dokumenty i podpisałam to, wyszłam z tej plebanii i pamiętam, była wiosna, tak poczułam taką radość i wolność, to mnie zaskoczyło, ponieważ dla mnie to była formalność. Rozumiem, że tak na co dzień i tak się nie czułaś związana. Nie. Więc to dziwne, że to tak, aż tak. Tak, i wyszłam stamtąd i pamiętam, że miałam ochotę aż podskoczyć z radości. Taka się poczułam wolna, ale pomyślałam, że nie zrobię tego, bo na pewno ksiądz proboszcz patrzy przez okno i będzie mu przykro. Nie chciałam mu sprawić przykrości. No i jakiś czas później, chyba za miesiąc, dostałam pismo od arcybiskupa metropolity warmińskiego i chciałabym przeczytać to pismo, ponieważ dla mnie ono jest niezwykle
interesujące, powiedziałabym wręcz satyryczne i być może świadczy o bardzo płynnym podejściu do płci. Być może Kościół katolicki w Polsce jest prekursorem, jeśli chodzi o niebinarność płciową. Posłuchajmy. Szanowny pan Olga Maria Żmiewska. Inzberg 74, 14, 100 osób. Już mi się podoba. Szanowna pani. Do kurii wpłynęła deklaracja szanownej pani z dnia 13 kwietnia 2016 roku o wystąpieniu z Kościoła rzymskokatolickiego. Przyjmuję tę decyzję z bólem. Informuję, że może pani zawsze wrócić do kościoła. Trzeba będzie wówczas złożyć wyznanie wiary wobec proboszcza, a w niebezpieczeństwie śmierci wobec jakiegokolwiek księdza i wyznać grzechy w sakramencie pokuty. Odejście niesie konsekwencje. Wyklucza od przyjmowania sakramentów świętych, czyni niezdolnym do roli chrzestnego, pozbawia prawa do religijnego pogrzebu. Decyzja szanownego pana zostanie odnotowana w akcie chrztu w formie wystąpił z kościoła aktem formalnym z dnia 13 kwietnia 2016 roku z wyrazami szacunku arcybiskup Wojciech Zięba. Mogę sobie wybrać płeć. Raz jesteś panem, raz panią, proszę bardzo. No cóż, no ja tylko się cieszę, że tutaj jako trzeci punkt tych konsekwencji nie jest, że bramy nieba zamknęły się na zawsze. Nie. A piekielne się przed tobą otworzyły. Nie, i ksiądz proboszcz bardzo to podkreślał i to było bardzo takie miłe. Mhm. Serdeczne, że zawsze jestem mile widziana i zawsze mogę wrócić do wspólnoty kościoła. I chciałabym też o tym powiedzieć, o tym podejściu, z którym się dokonuje tego, bo coraz więcej osób mnie pyta albo rozmawia ze mną na ten temat. Właśnie pytają mnie, czy ty jeszcze jesteś członkinią kościoła, bo ja bym chciała wystąpić, albo chciałbym. I niektóre osoby się boją, czują w sobie taką nawet wewnętrzną opresję, które same sobie ją narzuciły, albo może z rodziny, albo taką wyimaginowaną opresję społeczeństwa. No bo przecież nie jest tak, że wyjdę na plac i nagle społeczeństwo na mnie napadnie. No tak, to jest nie w naszej nawet głowie. No właśnie. Afiszować się. Dlatego mówię, że to jest wyimaginowane, to jest po prostu uwewnętrznione. Ale są też osoby, które mówią o trudnościach właśnie, o takich nieprzyjemnych sytuacjach. Ja wtedy odpowiadam takim osobom, że ja tego doświadczyłam tak, że ważne jest, żeby to zrobić z otwartym sercem, tak to mówię, i z miłością. I ja to zrobiłam w takim momencie, kiedy właśnie mogłam to zrobić już z miłością, kiedy już się nie buntowałam przeciwko Kościołowi. Miałyśmy odcinek, gdzie rozmawiałyśmy o buncie. Tak, tak, tak. A bunt oznacza, że uznajesz wyższość tej jednostki i buntujesz się przeciwko tej wyższości, którą sama akceptujesz. I ja nie uznaję dla siebie wyższości tej organizacji. Akceptuję, że taka organizacja istnieje i ma bardzo wielu członków i wiele członkiń i ogromną władzę na świecie. Natomiast nadszedł taki moment w życiu, kiedy ja już nie czułam, że ta organizacja ma władzę nade mną, bo sobie to przerobiłam. Między innymi na studiach kulturoznawstwa, ale też w psychoterapii, w rozmowach, w przemyśleniach. To był wieloletni proces. I kiedy ta moja złość i ten bunt już wygasły i kiedy ja czułam w pełni swoją moc jako człowieka, jako kobiety, jako osoby, która ma prawo do swoich poglądów i do swojego modelu życia, to wtedy z takim wewnętrznym spokojem i pewnością, że to jest moje prawo, mogłam tam pójść. I mogłam to zrobić z uśmiechem, z szacunkiem do tego człowieka, który tam siedział, który był tak naprawdę przerażony. Myślę, że niejednokrotnie jest tak, że księża mogą się na przykład też bać agresji, bo oczywiście, powiedzmy też o tym, są osoby, które doznały wielkich krzywd od osób pracujących w organizacji Kościoła katolickiego, chociażby molestowania. I w tych osobach być może na zawsze pozostanie ta krzywda i gniew i wściekłość i mają do tego prawo, więc też ta druga strona może też mieć uzasadnione lęki. Tak, tak. Przygotowanie do ataku na zasadzie, tak, chce się obronić. Tak. To zaatakuje. Tak. I o tym wspominam, że naprawdę może to być po prostu rozmowa człowieka z człowiekiem, kiedy obydwie strony mówią o swoim poglądzie, o swojej perspektywie. Ja szanuję to, że ksiądz ma taką perspektywę. Ja po prostu mam inną. Mhm.
I dlatego to było przyjemne, po prostu tak, miłe. Ale myślę sobie, że po pierwsze miałaś trochę szczęścia, w takim sensie, że trafiłaś do takiej parafii, że to był ten ksiądz. Poza tym to, co powiedziałaś, poszłaś tam jakby silna wewnętrznie. Tak. Myślę, że dużo, jakby pamiętam z dzieciństwa, ja akurat jakby tego nie doświadczyłam, ale dużo moich koleżanek bardzo wiele lat później borykało się z takim zastraszaniem, wiesz, przez księży, czyli takim, wiesz, tam Pan Bóg zna wszystkie twoje myśli. Ale ten ksiądz do nich dzwonił, czy jak? Nie. Mówię o jakby narracji, na lekcjach religii. Okej. Okay. Rozumiesz. Mhm. Więc jeżeli jakby ksiądz kojarzy ci się z tym takim wymiarem sprawiedliwości, tej moralnej, to co mówisz, trzeba być bardzo silnym wewnętrznie, żeby tam pójść z takiej pozycji, jednak wiem, kim ja jestem, własnej tożsamości, bo myślę, że księża mogą mieć taką tendencję do tego, żeby cię właśnie ocenić, żeby ci pogrozić palcem, żeby powiedzieć, że bramy niebios właśnie się zamknęły przed tobą. I to, co mówisz, że najpierw trzeba wykonać tą pracę wewnętrzną, tak, się wzmocnić, jakby wiedzieć, kim jestem, po co mi to i tak dalej. Tak. Tak, i wtedy można to sobie po prostu zrobić na zasadzie takiego domknięcia, bo najważniejsza praca była wewnątrz. A tak, tam to jest wtedy taką formalnością. To jest formalność. A co byś powiedziała osobom, bo ja chyba myślę, że ja do takich osób należę. Ja oczywiście formalnie jestem w tych statystykach. Chrzest, komunia, już do bierzmowania mnie nie dopuszczono. I ja z kolei w ogóle mam trudności z załatwianiem jakichkolwiek formalności, złożenie pita czy cokolwiek. I ja z kolei tak to odsuwam, że na zasadzie, co to zmieni? To jakbyś miała jakoś mnie przekonać, albo nie wiem, no jakoś mnie zachęcić do tego. Wiesz co, zachęcić może nie, bo rzeczywiście nie chciałabym nikogo zachęcać ani namawiać, ale podzielę się z tobą takimi swoimi nie tylko przemyśleniami, ale też taką moją kwerendą, ponieważ piszę rozprawę doktorską z kulturoznawstwa o społeczności wokół Radio Maryja jako części społeczeństwa obywatelskiego, więc naukowo zajmuję się także zagadnieniami wokół Kościoła katolickiego w Polsce i także Kościoła w takim ujęciu społeczeństwa obywatelskiego. Więc czytam sobie Konkordat na przykład, czytam po prostu różne książki czy też różne informacje. No i ostatnio uderzyło mnie takie bardzo trzeźwe, suche podejście do Kościoła na podstawie faktów. A fakty są takie. Kościół katolicki to jest organizacja wyznaniowa, religijna, działająca na całym świecie, która ma swoje własne państwo. To jest państwo, miasto Watykan. To państwo, które jest w samym sercu Unii Europejskiej, jest monarchią elekcyjną i teokratyczną. To znaczy, że nie panuje tam demokracja. To jest monarchia. Głową tego państwa i głową taką w sensie absolutnym, która ma absolutną władzę, jest papież, jest wybierany, dlatego monarchia elekcyjna, a teokratyczna dlatego, że prawo panujące w tym państwie to nie jest prawo oparte na świeckiej konstytucji. To państwo nie ma konstytucji, państwo w środku Unii Europejskiej nie ma konstytucji, działa na podstawie prawa kanonicznego, które jest oparte na Biblii. I teraz podelektujmy się trochę tą myślą. To jest tak jakby żywcem przeniesiona struktura sprzed 2000 lat, no bo de facto tak jest, czy ze średniowiecza, które ma miejsce faktycznie, materialnie w centrum Unii Europejskiej, która jest przecież taką ostoją wolności i praw człowieka, a tutaj mamy taki archaiczny relikt. Co więcej, w tej monarchii funkcje mogą pełnić wyłącznie mężczyźni. Czy to nie jest fantastyczne science fiction? No tak właśnie pomyślałam, że to jest jak wiesz, jak z jakiejś książki. I teraz tak, to państwo i ta organizacja, bo to jest tam pomieszane, no wyznanie i państwo jest pomieszane, współpracuje z innymi państwami, żeby w innych państwach, na przykład bardzo demokratycznych, gdzie są przestrzegane prawa człowieka, gdzie jest równość płci, żeby w tychże państwach umiejscowić swoje placówki.
Po pierwsze są to placówki dyplomatyczne, takie czysto dyplomatyczne, ambasady nazwijmy to tak, ale są to także placówki takie światopoglądowe, jak właśnie kościoły, parafie. Na podstawie konkordatu w Polsce Kościół może też mieć swoje szkoły, przedszkola, szkoły wyższe, a państwo ma obowiązek finansować je. My nasze państwo? Tak, to wynika z konkordatu. I teraz... Jeszcze trzeba dodać, że też to państwo ma bardzo dużo nieruchomości, majątków. Tak. W każdym kraju to też jest jakby istotne. Tak. I poprzez te placówki, kościoły i parafie, to państwo, miasto Watykan wnosi na całym świecie, wstrzykuje swój światopogląd do różnych miejsc na świecie. A jest to światopogląd, gdzie, tak jak powiedziałam, kobiety nie mogą pełnić funkcji w hierarchii struktur tego państwa i tej organizacji, czyli tych kobiet tam nie ma w tych strukturach, nie mogą mieć funkcji decyzyjnych, a jednocześnie ta organizacja rości sobie prawo do tego, żeby wpływać, czyli uprawiać lobbying, żeby wpływać na ustawodawstwo, na prawo w tych wszystkich państwach i wpływać w ten sposób, żeby ingerować w prawa ciał kobiet. Wydało mi się to skrajnie absurdalne. Organizacja, w której kobiety nie mogą pełnić funkcji, nie mogą być decyzyjne, chce ingerować w ciała kobiet. Co to ma być? No, to jest mocne. To jest mocne, bo ty to tak pięknie pokazujesz właśnie, wiesz, bez emocji, jakby, wiesz, fakty. Nie opinie, poglądy, mi się wydaje, ja tak uważam, albo ja tak czuję, tylko po prostu odsłaniasz ten nagi fakt, tak, który jest tak piorunujący tak naprawdę, tak, że ja już nie wiem, co mam dodać. No do i teraz, i ja tak powiedziałam wtedy proboszczowi, i ja jako kobieta, jak mogłabym w ogóle figurować w statystykach takiej organizacji? No przecież to jest absurdalne. To kim ja tam jestem? Kim ja jestem, proszę księdza proboszcza, dla tej organizacji? Inkubatorem? Jeszcze jakieś pytania, wysoki sądzie? Czy ty jakoś możesz to... Już nie wiem, to nawet puenta jest niepotrzebna. Nie, ale powiem jeszcze o innych rzeczach. Tak naprawdę o jednej, bo zaczęłyśmy od apostazji i od przynależności do Kościoła katolickiego. I mój brat, który jest Niemcem i mieszka w Niemczech, właśnie wczoraj napisał do mnie wiadomość, że w Kolonii, a on mieszka tam niedaleko Kolonii, dokładnie w archidiecezji Kolonii, jest ogromne poruszenie, ponieważ masowo, tysiącami osoby dokonują aktu apostazji. Konkretnie w tej archidiecezji kolońskiej, ponieważ jest tam kontrowersyjny arcybiskup, który wzbudza kontrowersje w zakresie tych zarzutów, uzasadnionych zarzutów wobec Kościoła, jeśli chodzi o molestowanie seksualne dzieci. Nie znam tej sprawy na tyle dokładnie. Chodzi o to, powiem tak ogólnie, że arcybiskup nie chce publicznie wyrazić skruchy, przeprosić i też opublikować pewnych dokumentów związanych z dowodami na to, że dochodzi do molestowania. Więc wiele tysięcy osób uznało, że nie chce już popierać takiej organizacji, że chce wystąpić, i doszło do takiej sytuacji, że sąd rejonowy tam w Kolonii, bo widocznie w Niemczech to się jakoś załatwia poprzez sąd, że sąd rejonowy jest zmuszony zatrudnić więcej personelu, który będzie się zajmował tymi sprawami. I uważam, że to jest fantastyczny kierunek, ponieważ bardzo dobrze rozumiem te motywacje, są mi bardzo bliskie. To są właśnie takie motywacje wolnościowe, związane z odpowiedzialnością, gdzie ktoś mówi sobie, ja już tego nie chcę firmować swoim nazwiskiem w tym spisie, jeśli tutaj dzieją się przestępstwa, poważne przestępstwa seksualne i nie tylko. Tak sobie myślę o tym, że chyba ważne byłoby to, szczególnie dla polskiego społeczeństwa, żebyśmy nauczyli się rozdzielać duchowość, religijność i Kościół. Mhm.
że niepotrzebnie utożsamiamy religijność, czy naszą duchowość, czy moralność z instytucją Kościoła, że możesz wystąpić i wierzyć w Boga, możesz wystąpić i być religijnym, możesz wystąpić i odmawiać różaniec, prawda? Tak. Tak, ja też mam w swoim gronie przyjaciół i znajomych, osoby bardzo wierzące w wierze katolickiej. Niektóre z nich są związane z Kościołem. Mój bliski przyjaciel, który jest Włochem, Francesco, był nawet w seminarium duchownym, ale wystąpił po 2 latach, bo stwierdził, że to nie jest dla niego, on nie chce żyć w takim zamknięciu, woli na zewnątrz bardziej tą wiarę, no w społeczeństwie po prostu ją przeżywać i nieść. I na przykład Francesco wielokrotnie i regularnie podkreśla, że uczy się ode mnie chrześcijaństwa. Jego argument, czy taka obserwacja jest taka, on mówi, że to jak ja żyję z zaufaniem do życia i że będzie dobrze i tak jak ja idę przez życie i po prostu forsuję, czy wcielam w życie swoje projekty, dla niego to jest pięknym przykładem wiary w opatrzność Bożą i że on się ode mnie tego uczy. Bardzo karmiąca jest dla mnie ta relacja z Francesco, bo on wie, że ja wystąpiłam z Kościoła i to w ogóle nie ma nic do rzeczy. Ja wręcz, on mnie poprosił, żebym fotografowała w kościele w Mediolanie ceremonię chrzcin jego syna. I ja to fotografowałam już po dokonaniu apostazji, właśnie w 16 roku. Jedno po prostu nie ma nic do drugiego. No, Francesco jest nadal członkiem kościoła, ja nie jestem. A okazuje się, że mamy bardzo podobne spojrzenie na świat. Tak, i tak jak mówisz, tego nie trzeba też nazywać, szufladkować. Tu znowu jesteśmy przy tych szufladkach, jak w jakimś innym naszym odcinku. Tak, nie trzeba szufladkować i tak jak powiedziałaś, ta organizacja może coraz mniej ma wspólnego tak naprawdę z duchowością czy z religijnością. Dziękuję Ci bardzo, gratuluję i no powiem Ci, że zainspirowałaś mnie dzisiaj. Dzięki. Dzięki.